Będziemy powoli zaczynać. Widzę, że rozmowy się toczą, bardzo nas to cieszy. Ale zaczniemy drugą część. Drugą część poświęconą demonologii ludowej, słowiańskiej. Rozmowę poprowadzi antropolog kultury profesor Andrzej Kowalski z Uniwersytetu Gdańskiego i porozmawia z Łukaszem Kozakiem, twórcą, współtwórcą projektu Upiór, i której częścią jest też animacja Strzygoń, jak sobie z nim radzić. Animację przygotował Kajetan Obarski, który jest z nami na tej sali i pokaże się chociaż. Czyli znany między innymi z projektu Kiszki Loszki. Film będzie bardzo elitarnym pokazem. Jesteście wybraną elitarną grupą, która zobaczy tę animację, bo następne publiczne pokazanie odbędzie się właśnie nie wiadomo kiedy i nie wiadomo gdzie, gdzieś na festiwalach, bo jest to animacja przygotowana przez Instytut Adama Mickiewicza, który takie ma bardzo poważne plany w związku z tą animacją, więc my dzisiaj pokażemy wam w tajemnicy, nie w tajemnicy, ale ale tylko dzisiaj zobaczymy, a potem zostanie ukryta. Oddaję mikrofon panom i liczymy na wspaniałą, demoniczną rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w tym spotkaniu. No i mamy o demonologii mówić. Bardzo wdzięczny, nastrajający nas z wiosną optymistycznie temat. Ja chciałbym jednak najpierw pana Łukasza zapytać, skąd idea tego upiora, skąd akurat taki wybór, dlaczego akurat taka postać, taka istota pojawiła się w pańskich zainteresowaniach, no i stała się tematem pańskiego projektu i pańskich badań. Pytanie doskonałe. Bardzo dziękuję. Dziękuję też za zaproszenie. Wielokrotnie byłem pytany o religię ludu słowiańskiego, tych mitycznych mieszkańców państwa piastowskiego, wszelkie zagadnienia mediewistyczne, kiedy tutaj była tak zwana reakcja pogańska, termin historiograficzny, który tak naprawdę jest bardzo, bardzo nieprecyzyjny, nie wiadomo co ma określać, do czego wówczas po tym chrzcie Polski, do jakich wierzeń lud wracał. Pytano mnie z różnych stron, jako głównie podkreślając jako dobry temat, który należy poruszyć. Ja unikałem tych pytań, mówiąc, nie ma źródeł. My nie wiemy. My nie wiemy, jaka była religia Słowian. Ci Swarożyce, Pierożyce, Trygławy, Światowidy ze Zbrucza, to jest wszystko pewna konstrukcja historiografii XIX-wiecznej. Jeżeli my bierzemy teraz książkę losową zatytułowaną Mitologia Słowian, jakiś bestiariusz słowiański, Bóg wie co, my możemy być pewni, że jest to po prostu fantazja. Są to po prostu wymysły, operacje na podstawie kilku nieprecyzyjnych źródeł. Jeśli byśmy patrzyli realnie na to, w co wierzyli ludzie zamieszkujący państwo, nie wiem, księcia Mieszka przed jego chrztem, moglibyśmy przyjąć, że no, pewnie mieli jakieś takie swoje indywidualne wierzenia, nie było jakiejś jednej religii Słowian, a bardzo wielu pewnie wyznawało chrześcijaństwo w obrządku greckim, może kilku się ochrzciło w łacińskim. Bardzo prawdopodobne, że wielu wyznawało islam, biorąc pod uwagę, jak tutaj często wędrowali kupcy arabscy. No fakt, że w X wieku w Przemyślu był również rabin, pokazuje, że tutaj było naprawdę no, wiele religii, które moglibyśmy rozpatrywać, więc to przyjęcie chrześcijaństwa, chrzest Polski, no, wchodził na teren nie jakiejś tutaj jednej religii proto-polskiej, słowiańskiej, czegoś takiego. Więc
pytanie kłopotliwe, zagadnienie kłopotliwe, nad którym łamali głowę badacze przeróżni, bo mamy tutaj Geisztora i jego mitologię słowiańską, która tak naprawdę jest próbą rekonstrukcji na zasadzie komparatystycznej. Mamy dużo lepszą, choć wcześniejszą mitologię słowiańską i polską Aleksandra Brücknera, który jest bardzo ostrożny w tym podejściu. I Brückner pokazuje, co my tak naprawdę mamy z tych reliktów, z tych wierzeń. My nie mamy religii słowiańskiej, my mamy świetną ludową demonologię, która jest opracowana dużo później. I ten temat, uznałem, jest wart podjęcia. Tym tematem zainteresował się Instytut Adama Mickiewicza, dzięki któremu projekt Upiór powstał, dzięki któremu powstała animacja Kajetana, dzięki któremu przeprowadziliśmy dużą kwerendę w zbiorach zdigitalizowanych. Daliśmy wyniki naszej pracy ilustratorom, którzy przygotowali wiele prac ilustrowanych, ilustrujących właśnie te fragmenty, które znaleźliśmy, a gdzie ich szukaliśmy. Właśnie chciałem o to zapytać. Już, przepraszam, że się rozgadałem i wylęczam w zadawaniu pytań. No to jest właśnie ten problem ze źródłami związany. Wiemy już, nie mamy źródeł do religii Słowian, nie mamy źródeł do religii mieszkańców państwa Piastów. Za to mamy źródła, które opisują nam wierzenia ludu polskiego, lepiej, ludu Rzeczpospolitej, ponieważ pamiętajmy, że to nie jest państwo polskie, jakie jest w dzisiejszych granicach. Biorąc te źródła, które pochodzą z wieku głównie XVIII-XIX, my mamy tereny całej Rzeczpospolitej. A jakie to źródła? Proszę Państwa, Oskar Kolberg. Pierwsze skojarzenie Państwa to pewnie zespoły Pieśni i Tańca, które wyrządzają Kolbergowi chyba największą krzywdę, jaką można sobie wyobrazić. Oskar Kolberg tak naprawdę, tworząc swój lud, wielotomowe dzieło, zamieścił tam kompendium ludowej demonologii, zbierając nie tylko relacje od samych chłopów, ale zbierając również prace wcześniejszych ludoznawców, zbierając nawet różne prasowe doniesienia. Więc na pierwszy rzut wzięliśmy właśnie pracę Oskara Kolberga. Nie braliśmy 70 tomów ludu, ich nie wertowaliśmy. Miałem fantastyczny zespół młodych ludzi, którzy mi w tym pomagali i korzystaliśmy po prostu ze zdigitalizowanych zbiorów. Korzystaliśmy z tego, co jest w Polonie. Prosta sprawa, jest tam zocerowany każdy materiał, czyli tekst jest rozpoznany, czyli wystarczy zrobić odpowiednik Ctrl+F, wpisać wyszukiwany termin i już do tego szybciej docieramy. Dzięki temu naprawdę zebraliśmy w krótkim czasie duży materiał. I to nie był tylko Kolberg. Od Kolberga zaczęliśmy, później przeszliśmy do innych etnografów, przeszliśmy do Ciszewskiego, przeszliśmy do Berwińskiego, sprawdzaliśmy, co oni piszą. Oni korzystali, bazowali na ówczesnym stanie badań, więc to nie zawsze było aktualne z dzisiejszymi badaniami ludoznawców. Operowaliśmy tylko w tym materiale, który nie jest chroniony prawem autorskim, żeby móc go dalej wykorzystać. Później stwierdziliśmy, idziemy głębiej, idziemy na XVIII wiek. To jest jakby zupełnie inna historia, bo wtedy nagle widać, że te upiory funkcjonują wszędzie. Rzeczpospolita naprawdę boi się trupów wychodzących z grobów. Ale co zaskakujące, źródłami była również prasa. Kiedy braliśmy gazety z końca XIX wieku, co chwila znajdowaliśmy doniesienia, że coś na prowincji się dzieje złego, że tutaj chłop odkopał żonę z mogiły, uciął jej głowę, albo czasami przyjmowało to całą wręcz plagę trupów wychodzących z grobów i całe wsie były wyludniane, były zamykane przez żandarmerię, ponieważ chłopi zaczynali wielkie polowanie na upiory wilkołaki.
Chciałbym tutaj pozostać trochę przy tym spojrzeniu historycznym, bo zaczął pan trochę od XIX wieku, następnie przechodzimy retrogresywnie w epoki dawniejsze i faktycznie, jeżeli idzie o początki tych wierzeń słowiańskich, no konkurują ze sobą dwa podejścia. Jedno hiperkrytyczne, sądzę, że tutaj pan się chyba do tego przychyla. Ono faktycznie datuje się od Brücknera przede wszystkim, od Łowmiańskiego, ale także na tym polu pewne zasługi, jeżeli chodzi o dekonstruowanie domniemanej mitologii słowiańskiej, położył, i to muszę powiedzieć tu w Gdańsku, uczony gdański Leszek Moszyński, slawista, którego prosiłbym nie mylić z etnografem Kazimierzem Moszyńskim. Leszek Moszyński również stwierdził, że właściwie tych prasłowiańskich istot jest niewiele. Akurat wampir mieści się tutaj, w tym jego katalogu, badał cerkiewno-słowiańskie przekazy i przy całym jego rygoryzmie tej selekcji późniejszych wtrętów do mitologii, do tradycji, niektóre uznał, ale jest ich bardzo niewiele. Natomiast mam inne pytanie, bo mówiliśmy też tutaj o przyjęciu chrztu. Na ten temat toczyły się liczne debaty, bo niedawno obchodziliśmy rocznicę. Natomiast jest taki pogląd, że właściwie wierzenia, o których już wiemy później, które pojawiają się w średniowiecznych dokumentach, że właściwie zostały niejako stworzone dopiero przez chrześcijaństwo. To znaczy, że ruch kaznodziejski niejako pozwolił dopiero ujrzeć i zdefiniować no, tę ludową demonologię, która kiedyś być może żyła w sposób taki naturalny, spontaniczny, nawet nie była dostrzegana jako demonologia, tak? Bo tutaj też warto byłoby może coś na temat samego tego sformułowania powiedzieć. Jak pan sądzi, czy średniowiecze właśnie i chrześcijaństwo nie przyczyniło się, troszkę tak Brückner sądził, prawda, do jakby wyzwolenia tych wiedzy o tych wszystkich istotach, no, nazwijmy to demonicznych? No tutaj pan profesor otwiera skrzynię pełną łakoci, bo my możemy tutaj wymienić jeszcze jednego wielkiego historyka, Gerarda Labudę, który też zajmował się tym tematem i wydawał Kolberga, kolejne tomy. Możemy tutaj wyciągnąć Lewisa, tego Lewisa, C.S. Lewisa, który napisał opowieści z Narni. To był mediewista, kolega Tolkiena, też mediewisty. On napisał króciutką książeczkę Odrzucony obraz, w którym kreśli świat człowieka średniowiecznego, świat wyobrażony. I że ten świat jest niesamowicie realny. Jeden rozdział poświęca, oczywiście bazując na materiale anglosaskim, pewnym bytom, które są poza piekłem, niebem, czyśćcem, są to te fairies, które byśmy powiedzieli w świecie anglosaskim. Ale właśnie to wyobrażenie świata chrześcijańskiego nagle stworzyło taką enklawę, w którym my możemy te wszystkie byty, które gdzieś tam funkcjonowały w wyobraźni ludu, umiejscowić. Chrześcijaństwo przynosi też bardzo konkretne wyobrażenie demona, diabła. Jeżeli popatrzymy na egzemplarz średniowieczne, przynoszone przez ruch kaznodziejski, nagle one zaczynają dostarczać fabuły opowieściom ludowym. Nagle okazuje się, że lud, chłopi tworzą swoje opowieści, posługując się egzemplami, które albo usłyszeli od jakiegoś kaznodziei, albo zostały im podane już tam z którejś ręki, zostały podane dalej. W każdym razie patrząc, no to ja zawsze ostrożnie podchodzę do komparatystyki tutaj, ale patrząc jak na przykład funkcjonuje mitologia skandynawska, którą też czytając Eddę poetycką bierzemy za jakiś monolit, a w pewnym momencie okazuje się, no tutaj mamy dużą inspirację chrześcijańską. Pamiętajmy, że wędrówka ludów nastąpiła już po wynalezieniu chrześcijaństwa, a nawet pewnym okrzepnięciu pewnej
czy antropogonii, kosmogonii chrześcijańskiej. Ten świat chrześcijański jest już dobrze opisany przez ojców Kościoła i to stanowi pewną bazę, która idzie dalej z ludźmi. Więc możemy znaleźć naprawdę wpływy pewnej chrześcijańskiej konstrukcji świata. Pamiętajmy, że ona też się nie bierze puf z powietrza Starego Testamentu, Ducha Świętego, ale opiera się tak naprawdę na wielkiej, konkretnej egzegezie uczonych aleksandryjskich, którzy mieli świetny pogański, grecko-rzymski aparat pojęciowy i aparat analityczny, wyszlifowany na dziełach Homera, na greckich dramatach, więc wielki nurt intelektualny zderzony z bardzo atrakcyjną, bardzo piękną, nową religią, tworzy nam niezwykły konglomerat, który jest podejmowany dalej przez tych pogan bliższych i dalszych i przetwarzany. Tak, i tutaj chyba też warto wspomnieć o tym, że to chrześcijaństwo średniowieczne, no, ono nie jest, ono jest pewnym etapem rozwoju tych wyobrażeń chrześcijańskich. Warto też tutaj wspomnieć o apokryfach różnego rodzaju. Tej całej literaturze, takiej przekazywanej w rozmaity sposób, która dorabia pewne wątki, wcale nie korespondujące z wykładnią dogmatyczną, tak, autorytetów kościelnych. I to jest to, co stanowi żywioł pewien, taki ludowego chrześcijaństwa i ono jest, myślę, dla zagadnień, o których mówimy, też dość ważne. Ja chciałbym jednak jeszcze z kwestii warsztatowych takich zapytać, bo oglądaliśmy tutaj wspaniały pokaz gry, która odwołuje się do ikonografii średniowiecznej. I no, mówiliśmy o tym, że tej ikonografii ilustrującej wyobrażenia ludowe, te nieelitarne wyobrażenia z kręgu demonologii, właściwie jej nie ma, prawda? Jej nie ma. I jak tutaj ta właśnie proporcja, powiedziałbym, tych danych w odniesieniu do źródeł historycznych, z którymi pan się stykał, jak to wygląda w pańskim odczuciu? Jako że badam ikonografię średniowieczną no, w zasadzie na co dzień, albo ją oglądam dla własnej przyjemności. Jeśli chodzi o diabły, to diabłów mamy mnóstwo. Diabły mamy przepiękne, fantastyczne, których zwieńczeniem jest malarstwo Broichla, Boscha, wszelkie groteskowe formy. Ale to jest zupełnie inny świat. To jest świat intelektualistów, to jest świat artystów, to jest świat wielkiej tradycji ikonograficznej. A lud tej ikonografii demonicznej nie posiada. Lud po prostu się boi, bo dla nich jest to coś realnego i coś budzącego grozę. Mamy bazę drzeworytu ludowego prowadzoną przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Stwierdziłem, że sprawdzę, czy tam w drzeworycie ludowym, który jest taki par excellence, forma ludowa, sprzedawane grafiki przez wędrownych obraźników, bardzo często związane ze wschodnimi rubieżami Rzeczpospolitej, czyli takiego rejonu, gdzie mamy natężenie upiorów największe. Tam może coś będzie. Przeszedłem przez cały zbiór. Nie ma. Nie ma czegoś takiego. Wiemy, że miały funkcję apotropaiczną te grafiki, były stosowane po to, żeby się uchronić przed upiorami, ale przedstawić upiora nie, nie, nie. To jest zbyt przerażające dla prostego przedstawiciela ludu. To jest tak przerażające, że on nie chce mieć przedstawienia tego. On się boi tego bardziej niż diabła, bo diabła to on widzi w kościele. I diabeł jest w piekle. Diabeł no, czasami w wierzbie też będzie, ale ten diabeł, który jest w piekle, to wiadomo, że on jest w piekle, a jak będę dobrze żył, to ja do tego piekła nie pójdę. I on jest po to, żeby mi przypominać, jak ja mam żyć, jakie są rzeczy ostateczne. Ale upiór jest, upiór przychodzi, upiór dusi ludzi, upiór wysysa krew i przedstawić takiego upiora czy w kościele, czy gdziekolwiek, to jest nie do pomyślenia.
Rzeczywiście diabeł ludowy, diabła nie mają Słowianie w swoim słowniku pierwotnym. To jest greckie słowo, podobnie jak daimonion, demon. Oczywiście nie identyfikujemy tego z demonizmem, tak? Tak jak mówiliśmy, z tą mroczną jakąś stroną religijności czy duchowości, z satanizmem późniejszym, sotana, tak samo jest greckie, właściwie hebrajskim słowem do Greki przeniknęło. Tych istot prawdopodobnie Słowianie nie mieli w swoim zestawie. Na podstawie leksyki możemy próbować domyślać się, że tak musiało być. To są zaczerpnięte rzeczywiście postaci. Ale ten diabeł to jest no właśnie taki, którego można okpić, którego można obśmiać. I no, cóż, jak Lec mówił, diabeł w piekle prawdopodobnie nawet jest postacią pozytywną. Więc nie ma się aż tak bardzo czego bać, prawda? Ale jest ten upiór, tak? Jest ten upiór, ten strzygoń, strzygoń, do którego chciałbym tutaj nawiązać. W późniejszych relacjach ludowych, gdy już etnografowie czy folkloryści spisywali swoje relacje, w ich notatnikach te charakterystyki jakieś tam są, prawda? I coś na ten temat chyba dałoby się powiedzieć, jak on tam wyglądał, jak się zachował, co z nim robić, tak? Tak, tak, to jest jedna z fascynujących rzeczy, że tutaj możemy zastosować aparat nauk przyrodniczych, lineuszowski, czyli wyodrębnić pewne gatunki, podgatunki, lokalne odmiany, endemity. Ale no, niestety muszę jednak nawiązać do paru rzeczy wcześniejszych, które pan profesor powiedział. Ten diabeł, którego da się okpić, właśnie diabeł, który wcale nie jest straszny. Straszny jest upiór. Diabeł nie jest straszny, bo diabeł bywa głupawy. Jak państwo pamiętają z diaboła z Sapkowskiego, któremu daje się tam orzechy i później kulki żelazne. To jest właśnie taki ludowy motyw, że diabła trzeba okpić i to są rzeczy wyjęte też z egzemplów. Diabeł, który staje się postacią taką humorystyczną. On może być straszny, on oczywiście chce duszę kupić, ale już w XIV-wiecznych francuskich fabliau mamy motyw Vilain, czyli, przepraszam za słowo, a mieliśmy już tutaj zresztą taki motyw pierdnięcia wieśniaka, czyli wieśniak, który sprzedaje diabłu swoją duszę, kiedy diabeł przychodzi po duszę. To jest literatura średniowieczna, wynikająca z egzemplów, literatura mieszczańska, popularna. Wieśniak diabłu wmawia, że właśnie wiatry, to jest jego dusza i diabeł właśnie przychodzi z worem na duszę, ale bierze coś do wora zupełnie innego i kiedy tę duszę domniemaną wypuszcza w piekle, pół piekła zaczyna uciekać, bo tak strasznie śmierdzi, bo tam jest opis, co, że chłop najadł się grochu i czegoś. XIV wiek. Na użytek gry moglibyśmy to słowo oznaczające ową czynność zastąpić bardziej przyswajalnym dla dziewięciolatka, zdaje się, było tutaj takie pytanie, jak dezaeracja. O tak, flatulentyzm też możemy mówić. Więc tutaj a propos tych diabłów i teraz właśnie upiór strzygoń, strzyga tutaj na terenach wieszczy, Wielkie Księstwo Poznańskie dawne też wieszczy, to jest ta postać najstraszniejsza, która jest niczym innym jak popkulturowym wampirem, wampirem przekształconym przez popkulturę, literaturę XIX-wieczną. Zresztą jak państwo popatrzą na dwa słowa, upiór, upir, wampir, to nawet zapisując je i wyobrażając sobie, jak słowa zapisywał na przykład ktoś, kto U i V zapisywał w ten sam sposób, no to już wiadomo, skąd to słowo się wzięło. No, wampir jest tak naprawdę produktem, no, przesadzam trochę, ale moglibyśmy uznawać wampira za najważniejszy kulturowy produkt eksportowy Rzeczpospolitej. Jak rozmawiam z ludźmi z zagranicy, mówię, to w Rzeczpospolitej wynaleziono wampira. I tu nawiążę jeszcze do apokryfów.
apokryfy, które bardzo często były gnostyckie, zwłaszcza te wschodnie greckie, orbitujące w tym świecie obrządku wschodniego, bogomilskie, katarskie, pokazywały człowieka, który składa się z materii, ducha i duszy, prawda? Hyle, psyche, pneuma. Człowiek nie jest tym, co tym dualizmem ciała i duszy, jest tam coś więcej. No i właśnie upiór czy strzygoń to jest człowiek, który ma dwie dusze. I być może ta popularność tego mitu upiora, zwłaszcza na wschodzie, jakoś się łączy z tym oddziaływaniem gnostyckim, które no, bądź co bądź na ten świat słowiańszczyzny wschodniej wywarło ogromny wpływ. Kiedy herezja Katarów pojawia się w Langwedocji, to wyznawców jej nazywano Bułgarami. To byli ludzie, którzy wyznawali jakąś taką dziwną wschodnią religię, która była właśnie bardzo dualistyczna, złożona. No, mimo że kataryzm jest uznawany za herezję Kościoła katolickiego, no to w pewien sposób trudno, patrząc na zasady tej religii, uznać to za coś jakkolwiek z katolicyzmem związanego. To była zupełnie inna religia zbliżona do manicheizmu. No i właśnie ten świat być może tutaj oddziaływał. Ale wracając, mamy właśnie upiora, jeśli będzie no, gdzieś pod Radomiem, to już mamy trochę upiora, trochę strzygę. Jeżeli będziemy w Małopolsce lub na Śląsku, mamy strzygonia. Jeżeli będziemy w Wielkopolsce, bądź tutaj mamy wieszcza, bądź wieszczego. Mamy gdzieniegdzie wąpira, wąpierza i to jest właśnie jeden gatunek i te odmiany lokalne. I teraz, po czym poznajemy takiego osobnika za życia? Za życia poznajemy go i tutaj są sprzeczne relacje, albo że jest blady, ale częściej, że jest bardzo czerwony, że ma zrośnięte brwi, że ma znamie, że mówi do siebie. No, różne takie oznaki fizyczne, zresztą jest porzekadło bardzo często notowane u etnografów, że o kimś mówimy czerwony jak upiór. To znaczy ma czerwoną gębę, taki czerwony nos, tak zwany polmosowy nos. To jest również, zwłaszcza przy pijakach, że to może być właśnie przyszły upiór. No i tak wygląda za życia, a kulminacja jest dopiero, kiedy on umrze. Jest jeszcze chyba taka ciekawa cecha, o której chciałbym Państwu wspomnieć, mianowicie pewne tak zwane dubletowe wyposażenia, na przykład dwie pary czy dwa rzędy zębów, dwa serca lub dwie dusze i takim upiorem staje się ktoś, kto albo źle został ochrzczony, nienależycie, albo nie był bierzmowany, czyli nie zostały sakralizowane, poddane pewnemu obrzędowi dwie jego dusze. I ktoś, kto również może się przed tym ustrzec w ten sposób, że ma dwoje imion. Akurat teraz rozumiem, dlaczego mi rodzice dali jeszcze drugie imię na chrzcie. To jest właśnie ta zapobiegliwość. I właśnie te dwa serca, tak, z których jedno potem jeszcze po śmierci gdzieś tam bije i wtedy no, ta aktywność się przedłuża aż za grób. Te takie, tak jak tutaj pan ciekawie powiedział, właściwie rodzajowe, w sensie Linneusza, takiego ludowego, folkloru linneuszowego, cechy, to są właśnie te podwójności, no i uwaga na wszelkie podwójności, na bliźniacze, że tak powiem, struktury, bo one są niebezpieczne. Nawet w Afryce, w folklorze często bliźnięta uchodzą za no, zapowiedź jakiejś katastrofy. Wiadomo, znamy to, patrzymy na właśnie kwestię podwójnej duszy. Niekiedy jest określenie, spotkamy dwudyszniki, zwłaszcza na Rusi dwudyszniki, ktoś, kto ma dwie dusze. Zresztą te dwa serca oznaczają też dwie dusze, to jest jakby to samo. Dwa rzędy zębów, no to już jest taka oznaka fizjologiczna, powiedzmy, ale też wiążąca się z tymi dwiema duszami. No. Ale też na nią warto zwracać uwagę, kiedy kogoś spotykamy tak, i się uśmiechamy.
Zresztą zobaczymy na filmie, tam będą wskazane wszelkie właśnie kwestie, zobaczą Państwo, jak to działa, jak zresztą finalnie pozbyć się takiej postaci. Przepraszam, że się wtrącę, ale przypomniała mi się jeszcze jedna sprawa w związku z tym. Było nawet pytanie o to, dlaczego zanikają już te upiory. Tak na początku XX wieku rozpytywani byli chłopi, dlaczego uważają, że zanikają upiory. Tak jak mówili, że kłobuki zanikają czy latawce, bo za dużo jest tych samolotów i one już nie mają gdzie latać po prostu. Natomiast upiory zanikają dlatego, że ludzie coraz częściej poddają się bierzmowaniu i ta druga dusza jest w sposób taki sakralny przyswojona. No ale teraz... Ale teraz rodzi się pytanie, czy w dobie zaniku tej takiej religijności, z jaką mamy teraz do czynienia i takiej trochę desakralizacji tego życia, kiedy nie ma okazji do przyswojenia właśnie takiego sakramentalnego tej drugiej duszy, nie powinniśmy liczyć się z napływem znowu? No to musimy poczekać, aż to bardziej sekularyzowane pokolenie zacznie umierać. Mam nadzieję, że my jeszcze doczekamy tego i ujrzymy na własne oczy. Więc tutaj kto z Państwa jest niebierzmowany, proszę zachować ten stan i na łożu śmierci dać nam znać, będziemy sprawdzać, zwłaszcza ci z Państwa, którzy są czerwoni na obliczu. I czekać ze szpadlem. Tak, będziemy na pewno. No tutaj zresztą też, co jest bardzo ciekawe, słowo właśnie to małopolskie, czy słowo strzyga, strzygoń, ono też nie jest słowiańskie, to jest strix, striga, też grecko-łacińskie słowo, które jeszcze znajdujemy w kapitularzach Karola Wielkiego, że głównie gdzieś tam na pograniczu saskim, czyli też poniekąd możemy podejrzewać, że tam są jacyś Słowianie. Słowo, które oznacza w językach romańskich czarownicę po prostu. Jak patrzymy na włoskie dialekty, tam ono się odnosi do czarownicy, ale ono pięknie zostało przyjęte być może na zasadzie jakiegoś takiego po prostu łacińskiego wykształcenia przez ludzi bardziej tutaj na zachodnich częściach Słowiańszczyzny. Wracając jeszcze tu, nadmieniając, jeszcze krótka wycieczka do średniowiecza. Wiemy, że upiory w średniowieczu były z tego powodu, że mamy te pochówki. Pochówki tak zwane antywampiryczne, czyli no, jakieś zabiegi wokół ciała, o których pewnie powiemy, ale jeśli ktoś z Państwa jakoś ma mi za złe, że ja tutaj rozwiewam te wizje słowiańskiej religii, to tak średniowiecze to jest takie bardzo niewyraźne, jeśli chodzi o folklor, polecam jedno źródło, tak zwany katalog magii Rudolfa, śląskie źródło, to jest taki... jak to się czasami mówiło, kapownik spowiednika, czyli wykaz grzechów, które miejscowa ludność popełnia, to akurat niekoniecznie była ludność słowiańska. Być może to była jakaś ludność niemiecka, może napływowa na Śląsku. Trudno nam to zlokalizować, mimo że Rudolf był w Rudach Śląskich, ale tam jest piękna lista tych wszystkich takich magicznych zabiegów, które lud średniowieczny dokonuje. Nie mamy jednak tam rozbudowanej demonologii, mamy tam rozbudowaną magię, mamy jakąś leśną babę Faunę, o której pewnie jeszcze powiemy, kto to mógł być, mamy jakąś panią Holdę, ale tak jak wspominałem, no tam nie dokopiemy się tego, co wykopujemy w wieku XVIII-XIX. I właśnie jeżeli chodzi o to wykopywanie, panie Łukasz, może coś na ten temat jeszcze, jako metoda. No właśnie. Sposób na upiora wszyscy Państwo znacie, bo to jest coś, co zostało przeniesione bardzo ciekawą drogą ze Słowiańszczyzny do Grecji, od Greków do Francuzów, oświeceniowych Francuzów oraz od Greków do Lorda Byrona. Pamiętajmy, że Byron napisał również opowiadanko zatytułowane Upiór, a w Giaurze mamy również piękny wampiryczny wątek. Tam zawsze już się pojawia ten sposób na upiora, strzygonia i tak dalej. Wykopujemy nieboszczyka i taki definitywny kołkowanie, kołek w serce,
ucięcie głowy, położenie w nogach. Dlaczego? Jak on będzie w trumnie i będzie miał głowę w nogach, jak będzie przybity kołkiem, to on po prostu nie wstanie. Ale to jest jeden z wielu sposobów i taki najskuteczniejszy. No, jest jeszcze skuteczniejszy zdaniem niektórych, czyli spalić. Ale no, tutaj są już pewne dyskusje. Kiedy były wielkie problemy z upiorami, takie opisywane właśnie przez francuskich podróżników w XVIII wieku na greckich wyspach, no to rzeczywiście po jakimś czasie, żeby już mieć całkowity spokój, to palono nieboszczyka, ale z tego nieboszczyka już wtedy bardzo mało zostawało. To był już taki nieboszczyk bardzo, bardzo pokiereszowany. Głowy nie miał, był poprzebijany kołkami, rapierami, szablami, no ale nadal sprawiał problemy. Tak, i tutaj można dodać jeszcze taką metodę w kulturze ludowej odnotowaną, że dawano zmarłemu do grobu przedmioty, które wymagały później ciężkiej pracy, jak na przykład ubranie pełne węzełków, jakieś łańcuszki, które no, trzeba było rozplątać, ziarenka grochu czy piasku, które trzeba było oddzielić. Chodziło o to, żeby zająć czymś tego umarlaka i żeby on nie miał czasu na to, żeby nam dokuczać. Tak, sypanie ziarenek maku na przykład. On musi pozbierać ziarenka maku, zanim wyjdzie i zawsze jemu się jednak do świtania nie uda pozbierać ziarenek maku. Wiemy, kim był Kopciuszek. No. Cegła, kamień wsadzony do ust, przebicie głowy gwoździem, zresztą to u Moszyńskiego, ale u Kazimierza jest ta słynna grafika, reprodukcja ryciny z czaszką przebitą wielkim gwoździem. I to jest takie, powiedzmy, takie najbardziej namacalne świadectwo takiego antywampirycznego pochówku. Powiem na marginesie też, że istnieją liczne znaleziska archeologiczne z bardzo odległych epok. To jest pytanie, które tutaj się nam nasuwa, że mianowicie nie mamy danych, żadnych ikonograficznych, żadnych przekazów konkretnych, źródłowych, pisanych z okresu średniowiecza czy wczesnego średniowiecza, ale zastanawiające jest to, że odkąd tylko możemy śledzić pochówki, no już występujące w miarę masowo od epoki neolitycznej, te szkielety zdradzają właśnie techniki czy metody antywampiryczne. Krępowanie zwłok, umieszczanie kamieni w ustach lub przykrywanie kamieniami, nakrywanie ciężkimi kamieniami, przebijanie. Tak jakbyśmy mówili o zabiegach antywampirycznych, być może w sytuacji, kiedy no, inaczej to było określane, inaczej to było nazywane, ale jakby ta istota miała strukturę bardzo długiego trwania, tak bym powiedział, w tej kulturze. No, długie trwanie to tutaj jest słowo klucz, patrząc na historię funkcjonowania wszelkich pochówków antywampirycznych. Wiadomo, mamy tutaj lakunę, w której nagle pochówków nie ma. To nie znaczy, że ludzie nie umierali. Po prostu były pochówki ciałopalne, a pochówek szkieletowy niósł już pewne ryzyko, że ten trup jednak wyjdzie i trzeba tutaj coś zrobić, zwłaszcza jeśli to był człowiek, który za życia zdradzał symptomy, że on może nabroić. Nabroić to jest dobre słowo, ponieważ wszyscy Państwo czytali Janka Muzykanta Sienkiewicza. Pamiętają Państwo kradzież skrzypek, takie różne motywy. I już w którymś z pierwszych akapitów jest, że jedna z kum mówi, że trzeba szybko go ochrzcić, żeby strzygą się nie stał. I Sienkiewicz daje tam przypis. Strzyga takie, co po śmierci broi. Definicja strzygi według Sienkiewicza. Bardzo swoją drogą niezła, powiedziałbym, na potrzeby zdefiniowania, bo upiór był przerażający, ale on niekoniecznie od razu przystępował do tego, żeby ludzi zabijać, dusić, wysysać krew. Czasami był w stanie na przykład przyjść i wyjeść kaszę. Też robił takie rzeczy.
No to rzeczywiście to demony, które w obejściu gdzieś tam grasowały, domowe tak zwane, im zostawiano tę kaszę. U nas, mówię u nas, myśląc o Pomorzu, Kaszubach, jest taka pieśń o wylewetce, która właśnie tę kaszą dzieli. To właśnie wspomniany profesor Labuda sądził, że mamy do czynienia z jakimś kultem przodków zmarłych. Obawiano się tych zmarłych, także jeżeli chodzi o przodków, tu powiedzmy ten kult dziadów, tak, chociażby, czy obchody tych dziadów, może nie tyle kult, ile obchody tych dziadów, to też jest taka, wydaje mi się, taki ciekawy wątek, no może nie tyle wampiryczny, ile związany z pojawianiem się pewnych istot zaświatowych, tak, i z którymi musimy tutaj mieć się też na baczności. Pamiętajmy, że integralną częścią dramatu Mickiewicza jest poema Upiór, gdzie też jest definicja na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata, kimże ten człowiek upiorem. Czyli to jest ktoś, kto na nowo przychodzi. To też słowo francuskie revenant. Pierwsza wzmianka ze słowem strzygoń, zaskakująca rzecz, była w prasie warszawskiej z czasów wojen napoleońskich. Przecierałem oczy ze zdumienia, kiedy zobaczyłem, że fregata francuska Strzygoń, nazwa statku Strzygoń. No o co chodzi? Na szczęście było nazwisko kapitana, więc znalazłem rejestr napoleońskich okrętów. Okazało się, że Revenant się nazywa ta francuska fregata. Czy jest tutaj odczytywanie dla warszawskiego czytelnika? Było jasne, że ten na nowo przechodzący, zresztą słowo powrotnik też mamy, słowo powrotnik to jest właśnie strzygoń, ktoś, kto wróci. No i mamy dziady. Mamy dziady, które posługują się postacią umarłych, powracających, którzy są duszami czyśćcowymi. Prawda, jest Zosia, Zosią byłam pasterką, imię moje u was głośne i tak dalej. Przychodzi ten zły dziedzic, przychodzą te dziadki. Oni wszyscy się męczą w czyśćcu i chodzi o to, żeby im jakoś ulżyć. A na sam koniec przychodzi ta maszkara, ten właśnie Gustaw, który później staje się Konradem, choć nie jest wymieniony z imienia, który nie jest w ogóle pod wpływem działań guślarza. Nie da się go przepędzić i to jest właśnie upiór. Tak, tak. Co to za szkarada, nie odchodzi i nie gada. No i upiór poema. Mamy właśnie w czwartej części dziadów, przychodzi do księdza Unickiego, zawsze się to podkreśla, bo dzieci w szkole się pytają, dlaczego ksiądz ma dzieci. No i ktoś ty, kto to na co, ach trup, upiór ladaco właśnie. No i część trzecia dziadów, która mimo wielkiej improwizacji, mimo całego wielkiego mistycznego, społecznego, historycznego ładunku, pokazuje tak naprawdę w skrócie całą definicję upiora i działań antyupiorzych, antywampirycznych. W tej pieśni Konrada, którą Konrad śpiewa przed małą improwizacją, to jest kiedy ksiądz mówi Konradzie, stój na Boga, to jest pieśń pogańska, jak on okropnie patrzy, to jest pieśń szatańska, co Konrad śpiewa. Pieśń ma była już w grobie, już chłodna, krew poczuła z podziemi wygląda i jak upiór powstaje krwi głodna i krwi żąda. Tam jest ten refren, zemsta na wroga z Bogiem, choćby mimo Boga. I co później mówi, jak śpiewa Konrad. I pieśń mówi, ja pójdę wieczorem, najpierw braci rodaków gryźć muszę, komu tylko zapuszczę kły w duszę, ten jak ja musi stać się upiorem. Przenoszenie gorączki wampirycznej po ugryzieniu. I druga rzecz, najpierw braci rodaków gryźć muszę. Upiór w relacjach najpierw atakuje swoich najbliższych. No i na koniec, później pójdziem, krew wroga wypijem, jasna sprawa, ciało jego porąbiem toporem, jasna sprawa, ręce, nogi kołkami przybijem, by nie powstał i nie był upiorem. Proszę, dziady Mickiewicza, Mickiewicz nam daje tutaj piękną, streszczoną literacką definicję upiora i zabiegów, jak sobie z nim poradzić.
Rzeczywiście jest on trudny do pertraktacji, tak powiedzmy. Natomiast no, myślałem tutaj o istotach, co do których ludzie wierzyli, że można się jakoś ułożyć, że można je przebłagać, udobruchać. I takich ubożąt trochę też w tym folklorze jest, prawda? Które się obejściem zajmują. Dziady, myślę teraz już o dziadach, nie tylko o tych mickiewiczowskich, ale tych, o których w ogóle folklorystyka uczy, no to są, czy przodkowie, uchodzą za właśnie takie postaci, z których z jednej strony boimy się, czujemy respekt, ale jest jakaś nadzieja na to, że będzie można je udobruchać. No tak, to jest cały, ale to tutaj możemy podać przykłady z całego świata. Składanie, no kult przodków, składanie jakichś ofiar, głównie z jedzenia. Jak ktoś odwiedzał Daleki Wschód, no to widział zdjęcia pradziadków, przed nimi kadzidełka, ryż, po to, żeby właśnie byli dla nas dobrzy i nie płatali nam figli. Nawet są takie istoty jak chociażby mazurskie koboldy, które, no, czy kłobuki, które spożyły, jak to się mówi, tak, w domostwie, w gospodarstwie, a więc przysparzały tego dobytku, plonu, a działały na korzyść tej wspólnoty domowej. A no, faktycznie upiór tutaj domagał się zawsze dość radykalnych metod postępowania, takich powiedzielibyśmy ostatecznych. Tak jest. Tyle, że też zależy trochę, w którym miejscu się znajdziemy. Jeżeli jesteśmy właśnie na wschodzie, jeżeli jesteśmy na, dzisiaj na Ukrainie, Białorusi, jeżeli jesteśmy w okolicach Lublina czy na Podkarpaciu, no to rzeczywiście nie ma zmiłuj. Ale jeżeli jesteśmy na Śląsku, w Małopolsce, no bardziej w Małopolsce, w okolicach Krakowa, no to jesteśmy w stanie strzygonia jakoś czy udobruchać, czy okpić, ponieważ strzygoń wódki się napije, możemy mu dać wódkę, możemy mu dać kiełbasę też. Jest cała historia u Kolberga o chłopie, wymienione jest jego imię Hardamacha, który spotkawszy strzygonia nie chciał dać sobie chuchnąć w gębę, ponieważ to jest sposób strzygonia na uśmiercanie, trochę tutaj spoiluje nasz film, i częstował go kiełbasą, żeby strzygoń ciągle miał kiełbasę w ustach, dzięki czemu on mu nie może w usta chuchnąć. No i później strzygoń stwierdził, że jednak zaatakuje chłopa, a trzeba pamiętać, że strzygoń małopolski ma tyle siły, ile miał za życia, więc jak nie był najsilniejszym chłopem, no to my możemy go po prostu pobić i w pewien specyficzny sposób również, ale to spoilera drugiego nie zrobię. Państwo się dowiedzą, jak dokładnie trzeba bić strzygonia, ale w każdym razie da się go pokonać. Stosunkowo najłagodniejszy jest właśnie upiór strzygoń w Małopolsce. Na wschodzie najgorszy. Tutaj, szczerze mówiąc, relacji jest niewiele, ale ten wieszczy też jest raczej postacią przerażającą. Bo ten element takiego no, przejednania jednak znajdujemy u niektórych istot demonicznych, myślę tutaj o topielcach, które no, dają się w jakiś sposób udobruchać, nie są tak groźne, chociaż budzą lęk i czasami są bardzo uporczywe w swoich działaniach. Powiedzmy, że tam topich taki czy topielec, jeżeli kogo chwyci gdzieś w wodzie, no to już nie chce puścić, chyba że zastosujemy jakąś taką metodę odwracania uwagi na przykład. Nie? Różne, o, bardzo różne sposoby były. Właśnie, ci, którzy się teraz odwrócili, reagują tak jak ten topielec. Wtedy można się uwolnić z jego uścisku, z jego uchwytu i nie wciągnie nas pod wodę. Ale można też próbować jakimiś ofiarami, jakimiś datkami, czy też apotropaicznymi przedmiotami, które jego działania tutaj zneutralizują, jakoś się z nim dogadywać. Natomiast no, wydaje mi się, że upiór strzygoń plasuje się tutaj na tej najwyższej pozycji takiego no, złego, powiedziałbym, tak, złego upioru, złej istoty, i chyba coś w tym jest. Zapomnijcie Państwo o czosnku,
krucyfiksie. Nie, to bajki. To naprawdę Bram Stoker, to jakieś anglosaskie przemielone bujdy. Nie ma mowy, żeby tutaj czosnek, czy krucyfiks, czy woda święcona, nic z tych rzeczy nie zaczęła. Czy podkowa albo brzuska ułamana gdzieś tam właśnie, czy zioła zerwana. No chyba, że podkowa w zęby do trumny, wtedy może. I najlepiej tak mocno, żeby przebiła czaszkę, wtedy może to zadziałać. Ale tutaj jeszcze właśnie, bo tak... Przepraszam, bo takie skuteczne metody to były w przypadku zmory. Ją można było w ten sposób zwalczać, można było ją skaleczyć. To się potem okazało w ciągu dnia, jaka to osoba ze wsi tą zmorą jest, jak można było w czasie snu kogo skaleczyć. Ale też a propos tego chuchania, przepraszam, że nawiążę tutaj może do takiej mniej może smacznej, intymnej sytuacji, kiedy zmora zaczyna się do nas dobierać. Warto jest się odwrócić, zmienić pozycję spania, czyli tam, gdzie jest głowa, tam dać nogi. A to dlaczego? Dlatego, że zmora strasznie nie lubi tych złych zapachów i smrodów. Oprócz tego, że warto oczywiście skorzystać z różnych fekaliów i tak dalej, wysmarować się, to jednak jeżeli ona napotka na właśnie źródło tej czynności, o której tak pięknie mówiliśmy niedawno, to na pewno będzie to skuteczny środek odstraszający. Chodźmy z tym tematem dalej, bo zmora, co istotne, zmora to nie jest demon, tu możemy mówić o istotach półdemonicznych. Zmora to jest człowiek, być może wśród państwa są zmory. Nie być może. Na pewno, jeżeli w czasie chrztu ktoś powiedział zmora śmario zamiast zdrowa śmario, jeśli jest sześć córek, urodzi się siódma, to siódma jest zmorą. I tak dalej. Człowiek taki w nocy nawet nie ma świadomości, że zmienia się w zmorę, czyli może zmienić się w kota, myszkę, źdźbło słomy i wejść w tej odmienionej postaci do chaty, gdzie zazwyczaj jest osoba też bliska, najczęściej osoba, którą zmora świadomie bądź nieświadomie kocha, siada na piersi, gniecie, dusi, wkłada język do gardła i wysysa krew i robi to długo, czasami przez 3 lata, aż wyssie krew, zabije człowieka. Człowiek dręczony przez zmorę tak powoli usycha, marnieje. Więc tutaj wszelkie duszności senne są racjonalizacje. Niektórzy chcą, że to duszności senne, ale zmora zresztą wczoraj mówiliśmy o rozmówkach Folkmara, Była w Gdańsku na pewno w XVI-XVII wieku. Wiemy od Folkmara, że tutaj mieszkańcy Gdańska byli przez zmory dręczeni. No i sposoby na zmorę. Ten sposób obrócenia się jest oczywisty, jeżeli mamy tutaj zmorę i ona chce nam wsunąć język w usta, wsunie nam język w coś innego i będzie srodze zawiedziona. I Kolberg podaje też dla tych, którzy nie chcą się obracać, inną taką ostateczną metodę, czyli musimy zjeść kupę. I wtedy zmora też poczuje się tak obrzydzona, że więcej do nas nie przyjdzie. Inna sprawa jest albo taka. Kolację w ubikacji spożyć. No to tak. To jest właśnie taka bardziej już nowsza wersja. Mm-hmm. A jeden z chłopów to podobno, żeby zabezpieczyć się właśnie, pozycjonować się w miarę skutecznie i reagować szybko, to na takim kole specjalnym kazał sobie łóżko zrobić, żeby właśnie móc się obracać i w zależności od tego, gdzie ta zmora się znajdzie, nogi jej pokazać. Trzymamy też nóż obok łóżka. No i kiedy nas dusi zmora, musimy ten nóż wbić w łóżko, a następnego dnia znajdziemy tę zmorę przybitą do łóżka już w postaci ludzkiej. Więc przebijamy myszkę, źdźbło słomy, a rano znajdujemy młodą, atrakcyjną sąsiadkę przybitą do naszego łóżka. No nie da ci ojciec, nie da ci matka. Czasami bywa tak, że chłop był w stanie taką zmorę w jakiś sposób uwięzić, przybić ją tylko za rękę. Czasami był happy end, ślub wzięli. Kolberg podaje historię jakiegoś podpoznańskiego młynarczyka, który w końcu zdemaskował zmorę. Nieszczęśliwa dziewczyna zakochana w młynarczyku, ale on ją niestety odtrącił.
jednak wyzwolił ją z tej klątwy zmory. Jest też często pojawiająca się historia o trzech siostrach, z których każda dusiła coś innego. Jedna dusiła ludzi, druga dusiła drzewa bądź cierniste krzewy, trzecia dusiła wodę. Jak się dusi wodę? Nie wiem, ale dusiła wodę i wszystkie właśnie przychodziły zmęczone i skarżyły się, że muszą to robić. Do chaty zawędrował pielgrzym, bądź dziad, bądź ksiądz, który usłyszał, jak one się uskarżają, więc wszystkie albo pobłogosławił, albo wyspowiadał, albo ponownie ochrzcił. No i niestety one od tego poumierały, ale zostały w domyśle zbawione. Więc to jest historia o zmorze. Zmora jest bardzo popularna i zmora, możemy powiedzieć, akurat jest międzynarodowa, bo znamy ten słynny obraz Fuselego, zmora senna z tym końskim łbem i też coś kobiecie tam siedzi na piersi. Tu chodzi właśnie o to, że dusi. Zmora gniotek też się to nazywało, mora, czy dusiołek leśmianowski, to tutaj akurat są dyskusje, czy to jest akurat ta istota. Mielibyśmy tutaj, myślę, obszerny katalog, prawda, tych istot, o których moglibyśmy dość długo opowiadać. Chciałbym jeszcze, no, troszeczkę może już zamykając to koło naszych tutaj rozważań, jeszcze raz wrócić na chwilę do tych możliwości poszukiwania wiedzy na temat tych wszystkich istot, postaci, o których tutaj była mowa, żeby jeszcze raz może naszym tutaj gościom przypomnieć, jak właściwie przy użyciu całkiem nieprofesjonalnych koniecznie, tak, metod i dzięki zdobyczom pewnym technologicznym zdobywać wiedzę o tak fascynującej rzeczywistości kulturowej, jak właśnie ta demonologia ludowa. To muszę się przyznać, że po prostu ja, mimo że jestem mediewistą, robię takie projekty, tak naprawdę jestem facetem od technologii i zajmuję się bibliotekami cyfrowymi, współpracuję z Biblioteką Narodową przy tworzeniu Polony i Polona jest takim, no, najważniejszym narzędziem, bo w tym momencie zawiera już prawie 3 miliony zbiorów, są to książki, rękopisy, czasopisma i możemy skorzystać właśnie z nich, możemy tam wygrzebać te najważniejsze źródła. Tak naprawdę bardzo wiele, mimo że są zdigitalizowane, czeka na odkrycie. I tam właśnie, czy to wyszukując pełnotekstowo, czy po prostu przeglądając książki, przeglądając czasopisma, proszę pamiętać o klasykach polskiego ludoznawstwa piszących do takich czasopism jak Wisła i Lud. Tam często po prostu pisali lokalni nauczyciele, którzy zbierali różne lokalne, miejscowe wierzenia i wysyłali je w korespondencji. To są właśnie materiały, które my możemy teraz wyciągnąć, możemy je wykorzystać. Mamy historie, które są niesamowite i tutaj myślę, że moglibyśmy całą noc do świtu, do piania kogutów, kiedy upiory idą już do grobów, wymieniać kolejne jakieś anegdoty czy ciekawe przypadki, no ale jeśli Państwo chcą zostać takim łowcą upiorów w domowym zaciszu, no to polona.pl i tam tego szukamy. I proszę tutaj też zwrócić uwagę, że mamy tam pierwsze publikacje, które walczą z plagą upiorów, ponieważ XVIII-wieczna Rzeczpospolita była opisywana nawet przez Francuzów, tutaj Calmet i Voltaire zwłaszcza się na tym skupiali, jako kraina, gdzie rzeczywiście umarli wychodzą z grobów. Oni to racjonalizowali, bo tutaj ci na północy, ci Słowianie to jedzą, tak, mają taką ciężką dietę, więc po śmierci oni rzeczywiście tam wychodzą z grobu, ale są na nich sposoby. Później wielką polemikę pisze ksiądz Bohomolec, jezuita, którego oskarża się o obskurantyzm, bo on polemizuje z upiorami. Nie, 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 to był właśnie człowiek wielce oświecony, który erudycyjnie dowodzi, że upiory nie istnieją, powołując się na przykład na doświadczenia Volty, powołując się na Newtona, powołując się naprawdę na najnowszy międzynarodowy stan badań, stara się wykorzenić ten zabobon. No i on zaczyna swoją książkę, Diabeł w swojej postaci ukazany, są dwie części, polecam, niesamowita lektura. Zaczyna, pytasz mnie, Waść, czy iż są upiory? Odpowiedź jest trudna.
Jeśli powiem, że nie, ludu gniew sprowadzę na siebie. Jeśli powiem tak, uczonych zaostrzę pióra. Więc on wie, że powiedzenie publicznie, że upiory nie istnieją, to nie jest tak, proszę sobie wyobrazić, że ja teraz powiem, że upiorów nie ma. Nic się nie stanie. Wtedy naprawdę można było porządnie oberwać za takie coś. Ponieważ dla ludzi było to absolutnie realne. No i później Dominikanie prowincji ruskiej piszą polemikę z Bohomolcem. Nie, 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 drogi księże jezuito, nie, upiory istnieją, ponieważ my je widzimy, nasi parafianie je widzą. Bohomolec mi odpowiada, Bohomolec pisze drugą część. Elżbieta Drużbacka, którą państwo znają na przykład z ksiąg Jakubowych Tokarczuk, poetka późnobarokowa, pisze też długi poemat o tym, że upiory nie istnieją. Polemizuje też z zakonnikami, którzy szerzą tę wiarę w upiory, a bardzo często pomagają ludziom pozbyć się ich. Tam jest wspaniały passus, byle dziad sędzią lub egzekutorem, umarłych ścina rydlem lub toporem. Czyli też wymienia te środki takie zaradcze przeciwko upiorom. Następnie mamy szereg innych publikacji właśnie zwalczających ten zabobon. Wydaje się, że zabobon zostaje zwalczony. On się jeszcze pojawia już u Ossolińskiego w Wieczorach Badeńskich. Bardzo pięknie opisany też taka sytuacja kresowa, gdzie nagle upiory są wszędzie. No i oświecenie jest pewne u progu wieku XIX, że upiorów nie ma. A tu bum, trzask, przychodzą romantycy i czym się posługują, co wyciągają z grobów? Upiory. I dlatego mamy ten spór romantyków z klasykami. Państwo na pewno zetknęliście na lekcjach języka polskiego z tym, że to jest tutaj starcie dwóch takich epok. Nie, tak naprawdę jak poczytamy te polemiki, tu chodzi o to, wy przywracacie zabobon, wy te ludowe wierzenia, które my z trudem pogrzebaliśmy, ucięliśmy im głowy i pogrzebaliśmy, już nikt nie wierzy w upiory, wy na nowo je ożywiacie. Po czym po śmierci Mickiewicza, 30 lat, okazuje się, że we wsiach Tuchla i Sławsko, pogranicze takie polsko-ukraińskie, nagle chłopi zaczynają polować na upiory, ponieważ jest tam epidemia cholery. Wobec tego uważają, że to upiory, które wstają z grobów, roznoszą cholerę. A co jest najlepszym lekarstwem na cholerę? Krew upiora. Trzeba wypić krew upiora. Wobec tego chłopi ścinają zwłoki domniemanych upiorów, wyciskają z nich krew, mieszają ją z wódką i piją. Później jest wielka akcja żandarmerii, aresztują wszystkich prowodyrów akcji. No ale to jest coś, co rzeczywiście trwa prawdopodobnie do lat 30. XX wieku, a podejrzewam, że i dłużej. Ostatnio w telewizorze oglądałem program dokumentalny z Serbii, przepraszam, z Macedonii. Lata 90. Właśnie wykopywanie zwłok w celu obcięcia głowy czy przebicia kołkiem. Także to jest coś, co no, możemy mieć nadzieję, nie zaniknie. No, na Bałkanach to trwa, tylko że powiedzmy, nie dajmy sobie ludziom z Bałkanów, południowym Słowianom, odebrać naszego dziedzictwa. Tak naprawdę, jak popatrzymy na relacje na temat upiorów z czasów przed XX wiekiem, Rzeczpospolita, tereny Rzeczpospolitej, dawnej Rzeczpospolitej, to jest najwięcej przypadków. To, że Rumunii czy Bałkanom pisarze, głównie francuscy, anglosascy, zrobili taką reklamę, jest bardzo niesprawiedliwe. Tak naprawdę to u nas powinna ta wspaniała tradycja nadal trwać. Nie damy się tak łatwo pokrzywdzić. Czy zgodzi się pan, jeśli udzielimy może głosu tutaj naszym gościom? Ktoś chciałby postawić jakieś pytanie? Ja myślę, panie profesorze, że zrobimy inaczej. Goście pewnie wyczekują filmu, który trwa 5 minut. My gadamy bardzo długo, ale film jest bardzo krótkometrażowy. I po
po filmie otworzą się kolejne wątki. I jeśli pan pozwoli... Trochę, zapraszamy na film. Tak, trochę kredytów. Film, który powstał dzięki Instytutowi Adama Mickiewicza. Nad scenariuszem pracował Kajetan Obarski wraz ze mną. Reżyserem, animatorem, dźwiękowcem był Kajetan Obarski, państwu znany z Kiszkiloszek, wybitnych innych krótkich animacji tutaj. Animacja dłuższa. Głosu użyczył Adam Struk, który, jeśli państwu nie jest znany, jest śpiewakiem tradycyjnym, więc był dla nas oczywistym wyborem. Zadebiutował tu w roli lektora. Zapraszamy, wyłączamy mikrofony. Tu jeszcze jedna istotna rzecz, którą trzeba powiedzieć o tej animacji. Ona powstała dzięki zbiorom cyfrowym, ponieważ tekst to jest tekst Kolberga i Ciszewskiego, skompilowany przez nas, więc jest z domeny publicznej, mogliśmy go swobodnie wykorzystać, ponieważ prawa autorskie, majątkowe nas nie ograniczają, a również postacie... To były bardzo często prawdziwe postacie chłopów typów ludowych z pocztówek, więc to być może są jacyś nasi przodkowie, ale to też zbiory cyfrowe nam zapewniły ten materiał, który Kajetan tak właśnie zanimował. Proszę państwa o zadawanie pytań. Jeżeli chodzi właśnie o sam tytuł, bo padło tutaj, że jest Strzygoń tutaj w tym regionie, że w każdym regionie jakby ta nazwa ulegała zmianie, to dlaczego akurat właśnie Strzygoń i czy na przykład właśnie te typy chłopów jakoś odpowiadają regionowi, w którym Strzygonie konkretnie hasały, czy raczej po prostu fajnie brzmi, skąd decyzja co do tytułu? My wzięliśmy krakowskie Kolberga i Ciszewskiego lud, opis wierzeń ludu gdzieś z okolic Olkusza i tam po prostu jest Strzygoń. Tam po prostu jest Strzygoń i jednocześnie nam to zdefiniowało pole wyszukiwania typów ludowych do Małopolski. Oczywiście nie mieliśmy wystarczająco chłopów, trochę uzupełnialiśmy, tutaj jest pewna licencja poetyka, no ale generalnie... Przepraszam, wiem, że jesteśmy w Gdańsku, ale to się rozgrywa gdzieś w nieokreślonym miejscu Małopolski. Proszę państwa, bo wypuścimy Strzygonie. Mam jeszcze pytanie, czy będzie jakiś kolejna część filmu? Przedstawiciele Instytutu Adama Mickiewicza opuścili to spotkanie. To pytanie do nich, to pytanie też do państwa, czy państwo chcą? Będziemy robić, co się da, żeby były. Ja mogę tylko powiedzieć, że są prowadzone rozmowy. Także jest szansa, że coś się... Proszę, proszę, śmiało. Ja mam pytanie, czy były robione jakieś badania, na ile na przykład wiara w takie istoty, w takie ubiory do tej pory? Bo my wiemy, że niektóre rzeczy gdzieś tam we wschodniej Polsce, gdzieś południowej, to prawda, zachowały się. Czy na przykład były prowadzone jakieś badania, że do tej pory jest jakaś wiara bo, w takie istoty? Bo oczywiście ktoś nam powie nie, 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 ale potem jakby tak czy to nowi miejscowi by powiedzieli, że
No, że gdzieś tam taka wiara nadal istnieje, tylko się może o niej nie mówi głośno. Czy były prowadzone takie jakieś badania? Pytanie chyba bardziej do pana profesora. Ja niestety nie prowadzę badań etnograficznych, obserwacji uczestniczącej. Ja, gdybym miał czas, bym chętnie chodził po wsiach i pytał się o pochówki, jak tutaj chowano. Wiem chociażby od Adama Struga, który bardzo długo był śpiewakiem pogrzebowym na wsiach, że no on się nie zetknął z czymś takim. No ale to jest tylko jedno miejsce, jeden świadek, nie wiadomo co tam się działo po godzinach. Więc ja na przykład się osobiście nie zetknąłem, ale jestem człowiekiem raczej od starych rzeczy zdigitalizowanych, a nie od tego, co jest dzisiaj. Nie słyszałem o takich przypadkach. Poza, jak mówię, filmem, który zrobił na mnie wrażenie, a dotyczył Macedonii, myślę, że ta wiara jest wiarą w pewnym sensie, mówimy to o strzygoniu, o tych upiorach, umarlakach, praktykowaną. I w sytuacji, kiedy istnieją istnieje surowe ustawodawstwo przeciwko bezczeszczeniu zwłok mogił, no to niestety tutaj nie ma szans, żeby praktykować tego rodzaju wierzenia. Możemy nad tym ubolewać albo i nie, ale myślę, że tutaj prawna jakaś bariera też no, trafia do świadomości ludzi, że przecież jest to coś niezwykle makabrycznego i ohydnego. Tak? Pamiętajmy też o zmianie obrzędowości dookoła śmierci. Zupełnie inaczej w dzisiejszych czasach się umiera niż kiedyś. Zupełnie inaczej wygląda cały ceremoniał, inaczej wygląda również grób, który jest też no, zgodny z ustawą, więc no, niestety trudno czasami byłoby przeprowadzić taki zabieg. I nawet upowszechniająca się kremacja dzisiaj no, też niweczy niestety możliwość ożywienia tego rodzaju wierzeń. To ja sobie pozwolę zabrać głos w temacie tych badań terenowych. Ja podczas prowadzonych wywiadów pod Koszalinem spotkałem się z jedną respondentek, która przez ogół miejscowości, ale też przez siebie samą uważała się po prostu za szeptuchę. Co prawda nie ma to związku bezpośrednio z umarłymi, natomiast według jej relacji odprawiła ona swojego rodzaju rytuał nad żabą, która jej dokuczała i uważała, że jest upiorem. Przebiła tej żabie błonę kładną pomiędzy palcami i następnego dnia widziała, jak tamta pani z drugiej strony wsi chodziła i miała bandaż na dłoni, tak? Więc uważała, że to ona była tą żabą, to przez nią były problemy ze zwierzętami. Ale to jest działanie przeciwko zmorze bardziej, przeciwko zmorom tego rodzaju okaleczenia. I tu powiedzmy, że no taka technologia, taka metoda walki jest bardziej może dopuszczalna. Natomiast bezczeszczenie zwłok, bo z tym musielibyśmy mieć tutaj do czynienia, tak? Wykopywanie, wydobywanie tych zwłok, ich, czy taka dekapitacja właśnie, czy rozczłonkowanie, no to są sytuacje, które trudno nam sobie dzisiaj wyobrazić. Nie mówimy oczywiście o okolicznościach, gdzie osoby dotknięte jakąś powiedzmy tam chorobą psychiczną, tak, związaną tutaj z tymi sprawami, no takich makabresek się dopuszczają. W każdym razie to, o czym tutaj pan Kamil mówi, to jest sytuacja bliższa identyfikacji zmory. Tak. Albo czarownicy. Mamy tutaj, jak popatrzymy na pracę Baranowskiego czy Pełki, pewne wzmianki o działaniach przeciwko czarownicom, zwłaszcza chyba w Galicji, nawet też również pojawia się żaba. Czarownica może przyjąć postać żaby i była historia o chłopie, który uciął nogę łopatą żabie, bo wiedział, że ta żaba to jest coś złego, prawdopodobnie czarownica i rzeczywiście
sąsiadka przestała wychodzić z chałupy obok. Okazało się, że nie wychodziła z chałupy obok, bo nogi nie miała, bo właśnie on uciął nogę tej żabie. Więc tutaj no, temat czarownic to jest jakby otwarcie kolejnego, no, kolejny projekt trzeba byłoby zrobić, żeby to zebrać, bo mamy czarownice, mamy diabły, to jakby kolejne etapy zagłębiania się w to. I tu faktycznie, jeżeli chodzi o wiarę w czarownicę, ona jest bardziej aktualna, to znaczy tak. Odnotowana jeszcze w latach powiedzmy 70., 80. XX wieku. Ta wiara była żywa i tu rzeczywiście łatwiej o taką dokumentację. I co ciekawe, co zauważał Baranowski, ona się również przenosiła do miast w czasie migracji czy XIX-wiecznej, czy XX-wiecznej. On nakreślił folklor łódzki, robotniczy i że tam pewne właśnie takie wierzenia związane z czarownicami funkcjonują. No dzisiaj to niestety mieszają się pewne pojęcia. One się już zaczęły mieszać pod koniec XIX wieku, kiedy właśnie znaczenie, ta ostrość semantyczna pojęcia upiora strzygonia właśnie się nieco przytępiła i zmieniały te słowa znaczenia. No a dzisiaj w czasach, kiedy no właśnie popularny staje się coaching i astrologia taka w stylu wysokich obcasów, no to znowu to pojęcie czarownicy też troszeczkę może się nam rozmywać i przesuwać. Zgadza się, dlatego niektóre charakterystyki tych istot demonicznych, ich no, czy akcesoria, sposoby walki z nimi, ale też i sposoby postępowania, sposoby akcji bywają analogiczne i no, tutaj w zależności od regionu, od czasu właściwie nakładają się, te interferencje są dość widoczne. Proszę jeszcze może o zadawanie pytań. Czy podzielenie się jakimiś spostrzeżeniami? Doświadczeniami? Temat jest oczywiście rozległy. O, słucham, jest. Czy kontynuacja jest planowana? Oprócz strzygonia jeszcze jakieś inne demony? Tak naprawdę mamy worek postaci, tam demonicznych czy półdemonicznych. Ja już powiedziałam, że jak w aptece, to może. Tak, tak. Chodzi o to, że mamy jeszcze, oczywiście mamy dobrze opracowaną zmorę, mamy dobrze opracowane boginki, o których tutaj nie powiedzieliśmy, boginki, które kradną dzieci i zostawiają odmieńce. Jeśli mogli Państwo spotkać na pewno w życiu odmieńca, duża głowa, żarłoczny, ślini się, trochę taki pokraczny, więc to jest właśnie tak zwany bogieniak, odmieniec. Boginki, które funkcjonowały też pod wieloma nazwami, czyli to, co się gdzieniegdzie nazywa mamuna, dziwożona, to jest właśnie ta postać demona kobiecego, piersi jak worki, świńskie kły, oczy jak spotki, no i kradnie chłopom dzieci, zwłaszcza jak kobiety pracują w polu, zostawią dziecko przy miedzy, no to zaraz przyjdzie właśnie taka boginka mamuna dziwożona, zabierze dziecko, zostawi odmieńca. Tutaj jeszcze gdyby Państwu się zdarzyła taka sytuacja, że Państwu dziecko zostanie skradzione i będzie odmieniec, sprawa jest dosyć prosta. Trzeba odmieńca zabrać na kupę gnoju. Dzisiaj śmietnik wystarczy. Postawić właśnie gdzieś tam w śmieciach i bić i krzyczeć zabierz swoje, oddaj moje. A wtedy jak usłyszy płacz odmieńca, boginka, przyjdzie, odda dziecko i zabierze odmieńca. Tylko trzeba się z tym pospieszyć, bo jak już to nasze dziecko weźmie boginka i dłużej przetrzyma, to odda zepsute. Zdarzały się też sytuacje, że troszeczkę przesadzano z tym sygnalizowaniem, czyli biciem tego dziecka, no i już nie było kogo zamieniać. Czy strzygania można spotkać w dużych miastach, czy tylko to jest kojarzone z krajobrazem wiejskim? I to jest bardzo dobre zagadnienie, ponieważ mamy wzmianki, one są
XVI-XVII-wieczne, że na przykład spalono kobietę wieszczą w mieście. Mamy skleparza Kraków i tam rzeczywiście wyciąga się jakąś kobietę z grobu. Prawdopodobnie oskarżano ją o czary, ale skoro jest to określenie kobieta wieszcza, to tak się narzuca, że być może też ona po prostu z grobu wychodziła. Mamy wzmianki z mniejszych miasteczek. Prasa donosiła pod koniec wieku XIX, że w Bodzentynie jeden chłop, właśnie nie chłop, tylko mieszkaniec miasta swoją żonę zmarłą pozbawił głowy, bo po prostu natarczywie przychodziła. On na początku też łagodnie ją potraktował, tak jak tu widzieliśmy, obrócił ją w grobie, chyba zasypał makiem, ale nic nie dało, nadal przychodziła, więc w końcu uciął jej głowę, przekupiwszy grabarza. Więc tak mamy wzmianki, ale jednak w miastach, zwłaszcza od końca XVIII wieku, to jest coś, na co się patrzy, że to jest taki wiejski zabobon. I dla czytelników Gazety Lwowskiej te wydarzenia, o których wspomniałem, Stuchli i Sławska, są tak szokujące, jakbyśmy dzisiaj my to czytali, że gdzieś na prowincji takie rzeczy się dzieją. Mieszkańcy miast w zasadzie całkowicie stracili tę wiarę. Dla nich to było coś nieprawdopodobnego, zaczęło się od porównań, że to jest przerażające, jak obrazy Broichla, Kalota, Boscha. Tak się zaczyna ten artykuł. A wszystko zdarzyło się tu na ziemi, naszej ziemi galicyjskiej. Proszę, czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zapytać, zabrać głos? Sądzę, że mieliśmy pokaz bardzo wspaniałego, ale też fajnego, to znaczy takiego filmu, który pokazuje tę postać demoniczną w sposób nadzwyczaj sympatyczny. Także chciałoby się więcej i to jest, sądzę, taki wspólny nasz tutaj postulat, prawda? Mogę tutaj być wyrazicielem takich oczekiwań. Byłoby nam bardzo miło obejrzeć kolejne odcinki, które dokumentują właśnie w sposób wizualny, tak? To, czego nie ma w tradycji ludowej, jak mówiliśmy, te postaci i no, są jakąś jednak skarbnicą naszej tradycji kulturowej. Warto zatem do tego sięgać, warto to obrazować i w sposób tak naprawdę wspaniały i przystępny pokazywać. Bardzo dziękujemy za to. Dziękuję bardzo. Myślę, że... Tak, o nie, 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 to jest rachityczna reakcja. Wiemy, że postaci, że demony boją się hałasu, tak? To jest jeden z bardzo ważnych środków odstraszających, apotropaicznych, a zatem poproszę Państwa o naprawdę gromkie brawa.